Witam Was ponownie. Znowu ruszamy w trasę, także jak zapewne wiecie, będę nagrywał dla Was kolejny materiał. I tak oto dzisiaj właśnie zajmiemy się jednym z trudniejszych zadań egzaminacyjnych, jakie musicie wykonać na egzaminie na prawo jazdy kategorii B. Będzie to parkowanie prostopadłe. Może na początku jeszcze polecę Wam oczywiście mój poradnik mojego autorstwa, tak, jak zdać egzamin na prawo jazdy. Jest on do zakupienia na stronie www.jakzdać.pl oraz na aukcji na Allegro. Zachęcam, tak. Natomiast przejdźmy teraz już do rzeczy, czyli parkowanie prostopadłe. Może na wstępie taka uwaga, parkowanie prostopadłe, jego pełna nazwa, jeżeli chodzi o zadanie egzaminacyjne, które musicie wykonać, jest to parkowanie prostopadłe, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Mamy oczywiście miejsca również takie, gdzie da się z niego wyjechać do przodu. Natomiast na egzaminie, jeżeli byście tak zrobili, będzie to niestety niedokończony manewr. Także egzaminator nie będzie mógł Wam tego zaliczyć. Także pamiętajcie, że egzaminator może Wam wcale nie mówić, czy macie wyjechać tyłem, bo sami powinniście zdać zadanie egzaminacyjne. Także jeżeli Wam powie po prostu wyjeżdżamy, to pamiętajcie, że wyjechać z parkowania prostopadłego i tak musicie zawsze tyłem. Kolejną ważną rzeczą jest to, że podczas 30 godzin kursu nauki jazdy nie ma tak naprawdę wystarczająco dużo czasu, żeby nauczyć się wszystkiego idealnie. Dlatego jeżeli chodzi o parkowanie prostopadłe, weźcie pod uwagę, że może być Wam ciężko wyczuć idealnie już gabaryty pojazdu, ruchy kierownicą, obserwacje drogi, dużo rzeczy, które trzeba robić równocześnie. Dlatego oczywiście no, trzeba sobie jakoś to radzić i obmyśleć jakiś sposób, tak, parkowania, czyli w jaki sposób, w którym momencie kręcić kierownicą, tak, w stosunku do jakichś elementów, żeby się na pewno zmieścić, jak podjechać do tego parkowania. Bardzo ważne jest przygotowanie się do manewru. Jeżeli podjedziecie zbyt szybko i nie dostosujecie biegu, toru jazdy do wykonania tego manewru, no to wtedy tak naprawdę nic z tego nie wyjdzie. Także pamiętajcie, że kluczem do dobrego zaparkowania prawidłowego jest przygotowanie się do niego z wyprzedzeniem. Czyli jak już wiecie, że będziecie za chwilę parkować, staramy się od razu zwalniać, włączyć kierunkowskaz, dobrze dobrać odległość od samochodu, za którym chcemy zaparkować i przy malutkiej prędkości, prawie zerowej, w dobrym momencie po prostu wykonać ruch kierownicą i później kontrolując ten tor jazdy, kiedy wjeżdżamy już w to miejsce, no musimy po prostu zaparkować w prawidłowy sposób. Pamiętajmy, że parkowanie prostopadłe, wjazd przodem, wyjazd tyłem jest najczęściej wykonywanym tak naprawdę w większości ośrodków egzaminacyjnych parkowaniem. Oczywiście wykonujemy je w ruchu drogowym, tak, podczas jazdy w ruchu drogowym, a nie na placu manewrowym. Jest to najczęściej wykonywane ze względu na największą liczbę dostępnych miejsc tak naprawdę. Również ważne jest to, że to egzaminator wydaje Wam polecenie i wyznacza konkretnie miejsce, w którym macie zaparkować, a egzaminator oczywiście musi brać pod uwagę, wyznaczając Wam to miejsce, kryteria oceny tego zadania, bo nie może Wam kazać zaparkować w miejscu, w którym nie będziecie w stanie spełnić w ogóle tych kryteriów oceny, a podstawowe kryterium oceny tak naprawdę jest takie, czy da się opuścić pojazd po obu stronach bezproblemowo, wysiąść po prostu z samochodu, no i czy stoimy prosto. Także egzaminator musi wybrać Wam takie miejsce, w którym oczywiście po zaparkowaniu będzie możliwość opuszczenia pojazdu w normalny sposób, czyli nie może być jakieś takie naprawdę mega ciasne, gdzie będzie bardzo duży problem i no, po prostu nie otworzycie drzwi, tak? Także teraz już przejdziemy do faktycznych parkowań. Zaprezentuję Wam oczywiście na filmikach, jak to robimy, jak to zrobić, żeby było dobrze, jak wygląda korekta, co będzie korektą, a co niestety drugą próbą parkowania, bo oczywiście pamiętajcie, że przy pierwszym niepowodzeniu macie jeszcze drugą próbę parkowania prostopadłego, no bo zawsze każde zadanie egzaminacyjne można raz nieprawidłowo wykonać. Na pewno prostszym sposobem wykonania tego manewru będzie sytuacja, w której skręcamy w lewo, tak, kiedy parkujemy po lewej stronie. Ze względu na to, że jesteśmy w większej odległości od samochodu, za którym chcemy zaparkować, nie jesteśmy blisko niego. I wtedy, jeżeli po prostu byśmy lusterkiem dojechali mniej więcej na wysokość końca samochodu, za którym parkujemy i skręcimy dosyć szybko kierownicą, tak, powinniśmy wjechać w idealnej odległości od pojazdu, tak żebyśmy byli w stanie po prostu wysiąść bezproblemowo. Tak? Także musimy
dobrze wyczekać do momentu, w którym nasze lusterka, czyli linia jakby samochodu, na której znajduje się lusterka, zrówna się z końcem samochodu, za który chcemy wjechać. Wtedy przy prawie zerowej prędkości robimy dosyć szybki skręt kierownicą, tak, i powinno wyjść to bez problemu. Nie zapomnijcie, żeby przed parkowaniem zwolnić do bardzo minimalnej prędkości. Jeżeli prędkość jest już taka malutka, tak, koło tam 5 na godzinę, no to wtedy już ten pierwszy bieg sobie wrzucamy. Staramy się nie zatrzymywać. Oczywiście, jeżeli zrobimy to w ruchu bez zatrzymania, o wiele lepiej to wygląda. Wyobraźcie sobie sytuację, w której za wami jadą samochody, wyjedziecie powolutku i nagle się jeszcze zatrzymujecie, mimo że można byłoby już zacząć parkowanie. No raczej kierowcy będą wkurzeni za wami. Staramy się oczywiście myśleć o innych, tak żeby to parkowanie było w miarę sprawnie zrobione. Jeżeli wyjeżdżamy, oczywiście bieg wsteczny, włączamy również kierunkowskaz, upewniamy się o możliwości jazdy, obserwując drogę wokół pojazdu. Na maksa powoli wyjeżdżamy, tył naszego samochodu już wysuwa się przecież na jezdnię. Jeżeli ktoś by z prawej strony jechał, no to by już mu wystajemy na drogę. Więc jeżeli już widzimy z każdej strony, że nikt nie nadjeżdża, wtedy oczywiście troszeczkę możemy szybciej, wyjeżdżamy na swój pas prawy, tak żebyśmy po prostu byli na pasie, którym potem będziemy kontrolowali jazdę dalej. Staramy się nie wyjeżdżać go troszkę i zostać na pasie tym pod prąd jakby, tylko zupełnie do końca, jeżeli jest taka możliwość, i prosto jedziemy dalej. Parkowanie zaliczone. Dużo trudniej będzie wyglądała sytuacja, jeżeli będziemy chcieli zaparkować w prawo, no bo ze względu na gabaryty pojazdu nie jesteśmy w stanie zrobić tego z prawego pasa. Dlatego upewniamy się, czy nikt nas nie wyprzedza w lusterkach, czy z naprzeciwka nie jadą samochody. W tej sytuacji jadą, więc musimy chwilę poczekać. I w momencie, w którym będziemy mogli już odjechać na pas niestety pod prąd, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego zrobić, odjeżdżamy. No i z większej odległości to parkowanie powinno bezproblemowo wyjść, tak? Także pamiętajmy, jeżeli parkujemy w prawą stronę, nie jesteśmy w stanie tego zrobić między dwoma pojazdami, będąc na prawym pasie. Dlatego musimy odjechać na pas pod prąd. Tylko oczywiście patrzmy, czy nie jadą z naprzeciwka, czy nikt nas nie wyprzedza, czy nie ma linii ciągłej, podwójnej ciągłej, no bo wiadomo, że w takie miejsca też nie możemy najechać, byłoby to niestety błędem. Także jest to dopuszczalne, żeby wyjechać poza swój pas. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić z prawego pasa w ciasnym miejscu. Jeżeli byłoby tylko za jednym samochodem, da się. Między dwoma już niestety nie. Także przechodzimy teraz do wyjazdu z tego miejsca oczywiście. Pamiętajcie, że kiedy wyjeżdżamy z miejsca parkingowego, to egzaminator nam wyda polecenie, w którą stronę mamy jechać. Tak? Ale zawsze wyjeżdżamy tyłem w przeciwną stronę, niż będziemy chcieli jechać potem przodem. Czyli jeżeli chcę jechać teraz w lewo, no to muszę tyłem wyjechać w prawo. Więc włączam prawy kierunkowskaz i wyjeżdżam na swój prawy pas, tyle ile jestem w stanie, żeby jak najmniej wyjechać na pas ten drugi pod prąd. Tak? Staram się wyjechać na swój pas. Jeżeli starczy mi z przodu już miejsca na wyjechanie, no to wtedy oczywiście ruszam do przodu. Jak najmniej staram się wyjechać na pas tylny pod prąd. Pamiętajmy, że przy parkowaniu, każdego rodzaju parkowania tak naprawdę na egzaminie przysługuje nam jedna korekta toru jazdy. Więc spójrzmy, gdybyśmy na przykład chcąc zaparkować, no widzimy, że zajeżdżamy zbyt daleko i uderzylibyśmy w samochód w tym momencie, na przykład, zawsze możemy wrzucić bieg wsteczny, wyjechać tyłem w prawo, kręcąc kierownicą, prostujemy sobie i wjeżdżamy do przodu, tak żeby bezproblemowo się zmieścić. Dzięki tej korekcie po prostu nie zahaczyliśmy samochodu, wykonaliśmy manewr z korektą i to jest nadal pierwsza próba parkowania. Przy każdej próbie możemy wykonać jedną korektę toru jazdy, tak, czyli wycofujemy i do przodu jeszcze raz. Tylko pamiętajmy, że ta korekta musi wyglądać w taki sposób, że nie wyjeżdżamy do pozycji początkowej. Bo jeżeli wyjedziemy do pozycji początkowej, z której rozpoczynaliśmy to parkowanie, to już będzie potraktowane to niestety jako druga próba parkowania. Czyli wycofujemy tylko, po prostu zmieniając tor jazdy i dojeżdżamy. Oczywiście korekta może wyglądać jeszcze w inny sposób. Oczywiście korekta nie zawsze musi wyglądać w ten sposób, że jedziemy na przykład za szeroko i mamy uderzyć w samochód. Może być to również w inny sposób. Na przykład wjechaliśmy w miejsce parkingowe i stanęliśmy krzywo. No to w tym momencie również możemy po prostu wrzucić bieg wsteczny. Kręcimy tak zawsze w przeciwną stronę, niż chcemy przód skierować,
bo przód, jeżeli chcemy w lewo, no to cofając musimy mieć kierownicę w prawo i kiedy już wyprostujemy, tak widzimy, że nasz samochód się wyprostował, odkręcamy koła i na pierwszym biegu dojeżdżamy sobie do końca. Tak? Tak to po prostu powinno wyglądać. No i oczywiście później wyjeżdżamy znowu, egzaminator nam powie na przykład tyłem, że mamy jechać w prawo, no to musimy tyłem w lewo. Ale może wam powie, że proszę tyłem w lewo wyjechać na przykład, także musimy też dokładnie zrozumieć to polecenie. Więc załóżmy, że mam wyjechać tyłem w lewo, włączam lewy kierunkowskaz, wysuwam się, oczywiście obserwuję wokół pojazdu, czy nie jadą żadne samochody, jedzie z lewej, więc czekamy. Oczywiście obserwujcie przede wszystkim prawą stronę, bo z prawej samochody najpierw im wysuwacie wasz tył samochodu na jezdnię. Tak? Więc prawa jest akurat czysta w tym momencie. Patrzę sobie jeszcze w lewo i wyjeżdżam do tyłu na swój prawy pas, tak żeby się w nim zmieścić i jedziemy dalej. Pamiętajmy także, że znaki poziome, które wyznaczają miejsca parkingowe, no ze względu na przepisy ruchu drogowego powinny być białe, prawda? Bo znaki drogowe poziome są białe lub żółte. Więc jeżeli to miejsce wyznaczone do parkowania jest oczywiście białymi liniami wyznaczone, w takiej sytuacji musimy się też w tych liniach zmieścić. Więc spójrzmy, tak? Widzimy, są białymi liniami wyznaczone miejsca. W takiej sytuacji oczywiście też będziemy oceniani z tego, czy się w nich zmieściliśmy, bo jest to wyznaczone oficjalnie przez znaki poziome, tak, znaki drogowe, z kodeksu drogowego, miejsce parkingowe. W przypadku linii jakiegoś innego koloru, które są oczywiście liniami pomocniczymi, w takiej sytuacji egzaminator przede wszystkim będzie oceniał to, czy da się opuścić pojazd po obu stronach, tak, bo to jest podstawowe kryterium oceny przy parkowaniu. Także myślę, że już chyba wszystko wiecie na temat parkowania prostopadłego, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Jeżeli jest ten materiał dla was pomocny, oczywiście subskrybujcie konto, zalajkujcie materiał. Życzę wam powodzenia na drodze i myślę, że zdacie egzamin bezproblemowo. Trzymajcie się.